Witaj! Tematem tego odcinka jest zarządzanie danymi, big data każdej organizacji. Transformacja digitalna zaczyna się od danych. To właśnie ich ilość, jakość oraz dostępność stała się przyczynkiem oraz napędem całej zmiany cyfrowej, o której mówimy. Ale jak jest w rzeczywistości? Czy na pewno już dysponujemy danymi w sposób masowy? Czy umiemy je wykorzystać? Właśnie tymi aspektami zajmuje się piąta oś transformacji digitalnej przedsiębiorstwa. Na każdym kroku słyszymy obecnie o tym, jak wiele danych nas otacza. Najczęściej jesteśmy wręcz oszołomieni przekonaniem, ile informacji możemy pozyskiwać. Ale czy faktycznie systemowo po nie sięgamy? A jeśli nawet, to czy umiemy je przetworzyć oraz interpretować i wykorzystać do podejmowania właściwych decyzji? Tym obszarem właśnie zajmiemy się w tym odcinku. Oś digitalna, zarządzanie danymi, obejmuje 5 obszarów oceny, które zostały opisane aż 7 poziomami oceny. Obszary opisujące zarządzanie danymi to zbieranie danych, przechowywanie danych, komunikacja danych, analiza big data oraz computing. Zaczynamy zatem od zbierania danych. System zbierania danych w każdej organizacji to złożony proces obejmujący różne etapy, takie jak identyfikacja źródeł danych, ich zbieranie, walidacja i ewaluacja. Wymaga to zastosowania odpowiednich narzędzi i technologii, które zapewniają nie tylko wysoką jakość danych i niezawodność procesu, ale także bezpieczeństwo i poufność zbieranych danych. Ważnym elementem systemu zbierania danych jest również ocena i kontrola jakości danych, w tym ich dokładność, kompletność i spójność. Warto także zapewnić odpowiednie procedury i narzędzia do monitorowania i analizowania zbieranych danych, co pozwoli na lepsze zrozumienie procesów organizacji i podejmowanie skutecznych decyzji. Pierwszy poziom oceny tego obszaru to sytuacja, gdy dane są zbierane manualnie. Deklaracje manualne pracowników to system zbierania danych, który polega na ręcznym wypełnianiu przez pracownika formularzy z informacjami dotyczącymi ich pracy lub innych czynności związanych z organizacją. Formularze te zawierają najczęściej informacje o wykonywanych zadaniach, czasie pracy, używanym sprzęcie, materiałach i narzędziach, które pracownik używa, a także o ewentualnych problemach i incydentach związanych z ich pracą. Wadą deklaracji manualnych jest fakt, że są to czasochłonne i kosztowne procedury wymagające ręcznego wypełniania dokumentów przez pracowników. Często też narażone są na błędy ludzkie, co może wpłynąć na jakość danych i utrudnić ich analizę. Przykładem tego poziomu może być firma budowlana, używająca papierowych kart do śledzenia godzin pracy i używanego sprzętu. Chociaż to proste zadanie, błędy w zapisach mogą prowadzić do nieścisłości w zarządzaniu projektami. Poziom drugi opisuje wykorzystanie oznaczeń graficznych, takich jak kody kreskowe bądź QR. Jest to popularne rozwiązanie wykorzystywane w magazynach, sklepach czy na produkcji, które umożliwia identyfikację towarów, produktów czy urządzeń przy użyciu skanera. Każdy produkt lub urządzenie jest oznaczone graficznie, a dane na jego temat są przechowywane w systemie informatycznym. Przy użyciu skanera pracownik może szybko i precyzyjnie zbierać informacje na temat produktów lub urządzeń w celu zapewnienia ich sprawnego funkcjonowania lub obsługi klienta. W dużej sieci supermarketów każdy produkt na półce ma przypisany kod kreskowy. Pracownik korzysta ze skanera do szybkiego zliczania zapasów i przyjmowania dostaw, co zwiększa efektywność i ogranicza błędy. Na poziomie trzecim organizacje wdrażają zaawansowane rozwiązania technologiczne, takie jak technologie Radio Frequency Identification, RFID, aby usprawnić swoje operacje i procesy. RFID jest technologią umożliwiającą automatyczną identyfikację i śledzenie obiektów za pomocą fal radiowych. W kontekście organizacji produkcyjnej ta technologia ma zastosowanie jako system zbierania danych, które przyczynią się do znacznego polepszenia zarządzania magazynem, intralogistyką oraz monitorowaniem procesów produkcyjnych. Przykładem może być fabryka części samochodowych, w której wykorzystanie tagów RFID jest niezwykle wartościowe. Tagi te są używane do śledzenia skrzynek zawierających komponenty samochodowe. Dzięki temu systemowi organizacja może dokładnie monitorować dostępność zapasów, co pozwala na bardziej efektywne zarządzanie nimi. Technologia RFID nie tylko poprawia efektywność, ale także zwiększa precyzję monitorowania, eliminując błędy ludzkie i zapewniając lepszą kontrolę nad zasobami organizacji. Na poziomie czwartym organizacje produkcyjne wykorzystują dane zbierane z maszyn i urządzeń jako kluczowe źródło informacji. Te maszyny i urządzenia są wyposażone w różnorodne czujniki, które umożliwiają pomiar szeregu parametrów procesowych, takich jak temperatura, wilgotność, ciśnienie, prędkość, obroty, wibracje i wiele innych. Te dane są gromadzone w czasie rzeczywistym i przetwarzane w systemach informatycznych, co umożliwia ciągłe monitorowanie i analizę procesów produkcyjnych. Przykładem zastosowania tej technologii może być fabryka produkująca napoje, gdzie czujniki monitorują temperaturę i ciśnienie w procesie pasteryzacji. Te dane są na bieżąco analizowane przez system, który może regulować parametry pasteryzacji w czasie rzeczywistym. Dzięki temu osiągana jest stała jakość produktów, a ryzyko awarii jest minimalizowane.
Na poziomie 5 spotykamy narzędzia do zbierania danych z urządzeń mobilnych, które stanowią część procesu zarządzania i optymalizacji produkcji. Narzędzia te pozwalają na gromadzenie informacji dotyczących interakcji pracowników z aplikacjami mobilnymi oraz urządzeniami służącymi do monitorowania ich pracy. Dane te mogą obejmować informacje o lokalizacji pracowników, ich zachowaniach, preferencjach oraz innych istotnych czynnikach. Przykładem zastosowania takich narzędzi może być wykorzystanie smartfonów lub specjalnie dostosowanych urządzeń, które pozwalają na lokalizowanie pracowników na terenie zakładu produkcyjnego oraz zbieranie danych związanych z ich pracą. Na przykład narzędzia te mogą monitorować czas, jaki pracownicy spędzają przy konkretnych maszynach, efektywność pracy oraz ewentualne przerwy. Dzięki temu narzędziu firmy produkcyjne mogą doskonalić swoje operacje i efektywnie reagować na zmieniające się warunki produkcji. Na poziomie 6 oceny w obszarze produkcji znajduje się zbieranie danych z obiektów fizycznych, co przy pomocy zaawansowanych czujników staje się coraz bardziej powszechne. Nowoczesne czujniki są w stanie rejestrować różnorodne parametry otoczenia, takie jak temperatura, wilgotność, ciśnienie, natężenie światła czy ruch. Zebrane dane są niezwykle wartościowe, ponieważ mogą być wykorzystane do różnych celów, takich jak monitorowanie warunków pracy, diagnostyka maszyn, optymalizacja procesów produkcyjnych. W przypadku fabryki produkującej żywność zastosowanie czujników temperatury i wilgotności w magazynowaniu jest doskonałym przykładem. Te czujniki stale monitorują warunki przechowywania produktów, a zebrane dane są przesyłane do odpowiedniego oprogramowania. Dzięki temu firma może skrupulatnie śledzić jakość przechowywanych produktów. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, takich jak nieodpowiednie warunki przechowywania, oprogramowanie pozwala na szybką interwencję, co minimalizuje stratę i zapewnia wysoką jakość produktów. Na najwyższym poziomie, czyli poziomie 7, znajdują się zaawansowane podejście do zbierania danych z obiektów fizycznych, zwane kontrolą optyczną. Ten proces opiera się na wykorzystaniu kamer i innych urządzeń optycznych do monitorowania i oceny stanu obiektów fizycznych. Urządzenia optyczne rejestrują obraz obiektów, a następnie dokładnie analizują je, poszukując potencjalnych uszkodzeń lub innych nieprawidłowości. Przykładem poziomu 7 może być zainstalowanie kamer pod sufitem hali produkcyjnej bądź magazynowej, umożliwiając monitorowanie lokalizacji oraz identyfikację czynności wykonywanych przez obiekty w czasie rzeczywistym. Te zaawansowane kamery, wyposażone w sensory i algorytmy przetwarzania obrazu, śledzą obiekty na liniach produkcyjnych, identyfikując ich położenie oraz działania. To inteligentne rozwiązanie, które integruje wizualizację, analizę danych i monitoring, tworzy bardziej efektywne i bezpieczne środowisko produkcyjne. Drugi obszar oceny dotyczy przechowywania danych. Metodyka przechowywania danych odnosi się do sposobu, w jaki organizacja zbiera, przechowuje, organizuje, zarządza i udostępnia swoje dane. Wymaga to zrozumienia rodzaju danych, które są zbierane, jak często są aktualizowane i jakie są ich wymagania dotyczące bezpieczeństwa i prywatności. Metodyka przechowywania danych obejmuje także wybór odpowiednich narzędzi i technologii, takich jak bazy danych, systemy plików, chmura obliczeniowa, sieci pamięci masowej, a także strategie związane z backupem i archiwizacją danych. Ważnym elementem metodyki przechowywania danych jest określenie wymagań dotyczących wydajności, dostępności i skalowalności, aby zapewnić, że dane są łatwo dostępne i przetwarzane w czasie rzeczywistym. Niezawodność i bezpieczeństwo danych są również ważne, aby zapobiec ich utracie i naruszeniu prywatności. Wszystkie elementy muszą zostać wzięte pod uwagę podczas projektowania i wdrażania systemu przechowywania danych, aby zapewnić optymalne korzyści dla organizacji. Na poziomie 1 organizacja stosuje tradycyjne metody przechowywania danych, opierając się na fizycznym zapisie informacji na papierze. Dane są drukowane i archiwizowane w formie dokumentów papierowych, które są przechowywane w biurze lub specjalnym archiwum. Tego rodzaju podejście jest typowe dla mniejszych firm, które nie dysponują rozbudowanym systemem informatycznym lub bazami danych. Przykładem może być tutaj kancelaria notarialna. Kancelaria przechowuje dokumenty prawne swoich klientów w formie papierowej, trzymając je w segregatorach i szafach. Kiedy klienci potrzebują dostępu do swoich akt, pracownicy kancelarii muszą ręcznie poszukiwać papierów w archiwum, co może być czasochłonne. Papierowa forma przechowywania dokumentów narzucona jest w tym przypadku wymogami prawa. Na poziomie 2 organizacja stosuje metodę przechowywania danych, gdzie informacje są gromadzone i przechowywane wyłącznie na danym urządzeniu lub stanowisku. Dostęp do tych danych jest ograniczony tylko do tego urządzenia, co oznacza, że informacje te nie są dostępne dla innych użytkowników ani systemów. Tego typu podejście jest często wykorzystywane w przypadku systemów sterowania maszynami, gdzie dane generowane są przez maszynę i przechowywane na lokalnym urządzeniu sterującym. Przykładem poziomu 2 jest zakład produkcyjny, gdzie system sterowania maszyną do cięcia metalu zapisuje wszystkie dane tylko na lokalnym komputerze.
Inżynierowie pracujący w różnych częściach fabryki nie mają łatwego dostępu do tych danych, co utrudnia analizę i optymalizację procesu produkcyjnego. W przypadku potrzeby udostępnienia tych informacji innym pracownikom lub systemom konieczne jest ręczne kopiowanie danych, co jest uciążliwe i czasochłonne. Na poziomie trzecim organizacja przechowuje swoje dane w plikach na lokalnych komputerach lub urządzeniach. To powszechna metoda w małych firmach lub dla pojedynczych użytkowników. Dane są zapisywane na dyskach twardych poszczególnych komputerów, co skutkuje brakiem centralizacji przechowywania danych. To podejście niesie za sobą pewne ryzyko związane z ochroną danych, ponieważ awaria lub utrata jednego komputera może prowadzić do utraty ważnych informacji. Ponadto utrudnia to współpracę i udostępnienie danych między pracownikami, a także może stanowić przeszkodę w analizie danych i ich wykorzystaniu w celach biznesowych. Przykładem na poziomie trzecim jest mała firma księgowa, gdzie każdy pracownik przechowuje dane klienta na swoim osobistym komputerze. Gdy jeden z tych komputerów ulega awarii lub zostaje skradziony, istnieje ryzyko utraty cennych danych. Dodatkowo brak centralnej bazy danych utrudnia efektywną współpracę między pracownikami, ponieważ nie mają oni łatwego dostępu do wspólnych informacji. Na poziomie czwartym organizacja przechowuje swoje dane w systemie chmury lokalnej, co oznacza, że infrastrukturę chmurową utrzymuje i zarządza we własnym centrum danych. Ta metoda przechowywania danych pozwala organizacji zachować pełną kontrolę nad swoimi danymi i zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa, ponieważ dostęp do danych jest ograniczony tylko dla upoważnionych pracowników. Jednakże ta metoda wymaga znacznej inwestycji w infrastrukturę i zasoby ludzkie do zarządzania oraz utrzymania lokalnej chmury. Przykładem na poziomie czwartym jest firma produkcyjna, która wykorzystuje własną przestrzeń serwerową do przechowywania i zarządzania danymi związanymi z kontrolą jakości i bezpieczeństwem. Chociaż firma ma pełną kontrolę nad swoimi danymi i chroni je przed nieupoważnionym dostępem, to jednak musi ponosić znaczne koszty związane z zakupem, utrzymaniem i aktualizacją infrastruktury. Na poziomie piątym organizacje wykorzystują model chmury publicznej, w której usługi przetwarzania danych są dostarczane przez zewnętrzne firmy zwane jako dostawcy usług chmurowych. Ci dostawcy utrzymują infrastrukturę chmurową, do której dostęp mają ich klienci, korzystając z sieci internetowej. Chmura publiczna oferuje szeroki zakres usług, w tym przetwarzanie danych, przechowywanie danych, wirtualne maszyny i narzędzia do analizy danych. Przykładem mogą być firmy korzystające z usług takich dostawców jak Google Cloud, Dropbox czy AWS, która wykorzystuje chmurę publiczną w celu obniżenia kosztów, skalowania zasobów oraz uzyskania elastyczności w zarządzaniu danymi i aplikacjami. Na poziomie szóstym organizacja wykorzystuje model chmury prywatnej, w której infrastruktura chmurowa jest przeznaczona wyłącznie dla jednej organizacji. Oznacza to, że zasoby chmury, takie jak serwery, pamięć masowa i sieci, są dostępne jedynie dla pracowników tej konkretnej organizacji, nie zaś dla użytkowników zewnętrznych. Przykładem na poziomie szóstym jest korporacja finansowa, taka na przykład jak bank, która używa chmury prywatnej do bezpiecznego przechowywania danych swoich klientów. Dzięki temu ma pełną kontrolę nad zabezpieczeniami danych, co jest niezwykle istotne w sektorze finansowym. Poziom siódmy reprezentuje model hybrydowy, w którym firma podejmuje strategiczne decyzje dotyczące przechowywania danych, opierając się na świadomie dobranym miksie różnych rozwiązań. Jest to podejście, które pozwala na optymalne wykorzystanie różnych rodzajów infrastruktury w zależności od rodzaju danych i ich potrzeb. Firma przechowuje część swoich danych na urządzeniach brzegowych, co zapewnia szybki dostęp do informacji na poziomie lokalnym. Jednocześnie szczególnie krytyczne dane są przechowywane na prywatnych chmurach wewnętrznych lub zewnętrznych, co gwarantuje pełną kontrolę i bezpieczeństwo tych informacji. Natomiast dane, które wymagają elastycznego skalowania, są przechowywane w chmurze publicznej, umożliwiając firmie dostosowanie swoich zasobów do dynamicznie zmieniających się potrzeb. Na przykładzie producentów komponentów samochodowych można zobaczyć różnorodność danych, z którymi mają do czynienia. Po pierwsze istnieją dane wykonawcze, które maszyny produkcyjne firmy muszą mieć w czasie rzeczywistym. Te dane są niezwykle krytyczne dla procesów produkcyjnych i muszą być dostępne na bieżąco. Po drugie, firma przechowuje wrażliwe informacje, takie jak rysunki techniczne komponentów, w prywatnej chmurze wewnętrznej, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Trzecim rodzajem danych, które są przechowywane w chmurze publicznej, jest sprawozdawczość finansowa i materiałowa. Producent wykorzystuje elastyczność i skalowalność tego rozwiązania do zarządzania danymi finansowymi, co umożliwia dostosowanie zasobów w zależności od bieżących potrzeb. Korzystając z chmury publicznej, firma nie tylko obniża koszty operacyjne, ale także ma pewność, że jej dane finansowe oraz materiałowe są zawsze dostępne i przechowywane w sposób wydajny. To doskonały przykład inteligentnego zarządzania różnymi rodzajami danych, w zależności od ich charakteru i wymagań. Dzięki świadomemu podejściu do przechowywania danych, firma nie tylko osiąga optymalną wydajność i kontrolę nad danymi, ale także utrzymuje ich bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, co jest kluczowe w branży dostawców komponentów samochodowych.
Kolejny obszar oceny to komunikacja danych. System komunikacji danych to zbiór metod i narzędzi umożliwiających przesyłanie informacji między różnymi urządzeniami, aplikacjami, a także między ludźmi. Podstawowymi elementami systemu komunikacji danych są protokoły komunikacji, sieci komputerowe, urządzenia sieciowe, oprogramowanie służące do zarządzania siecią oraz narzędzia do monitorowania i analizy ruchu sieciowego. Na poziomie pierwszym tego obszaru oceny firmy nadal korzystają z tradycyjnych raportów papierowych jako głównego narzędzia do komunikacji i przekazywania danych. Ten klasyczny sposób dokumentowania informacji obejmuje drukowanie danych na papierze i przekazywanie ich między pracownikami, bądź wysyłanie na zewnątrz firmy. Przykładem tej sytuacji może być firma z branży finansowej, która nadal używa tradycyjnych raportów papierowych do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Jest to kosztowne i czasochłonne podejście, które ma negatywny wpływ na środowisko. Poziom drugi to firmy, w których raporty przesyłane są mailowo. Jest to szybka i wygodna metoda przesyłania informacji, która umożliwia łatwe udostępnienie dokumentów między pracownikami i zapewnia łatwy dostęp do nich. Jednocześnie wiąże się z ryzykiem związanym z bezpieczeństwem danych, takim jak możliwość przechwycenia danych przez osoby nieuprawnione, awarie systemów pocztowych i tym podobne. Dlatego ważne jest zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń, takich jak szyfrowanie danych, przepisy dotyczące poufności informacji oraz backup. Przykładem firmy, która wykorzystuje tę metodę komunikacji, jest firma z branży konsultingowej. W celu zapewnienia szybkiego przekazywania istotnych raportów i dokumentów między swoimi zespołami, firma używa poczty elektronicznej. Jednak równocześnie firma ta jest bardzo świadoma ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych. Dlatego stosuje zaawansowane technologie szyfrowania danych oraz ściśle przestrzega regulacje dotyczące poufności informacji. Poziom trzeci to architektura oparta na protokole Ethernet. To jeden z najpopularniejszych sposobów budowania sieci komputerowych. Jest to technologia, która umożliwia przesyłanie danych pomiędzy urządzeniami w sieci z wykorzystaniem kabla ethernetowego. Architektura oparta na tym protokole jest stosowana w sieciach lokalnych, LAN, a jej zaletą są przede wszystkim wysoka wydajność i niezawodność działania. Na poziomie czwartym znajduje się architektura oparta na sieciach przemysłowych, Industrial Ethernet. To specjalna konfiguracja sieci komputerowej zaprojektowana z myślą o zastosowaniach w przemyśle. W porównaniu do tradycyjnej sieci Ethernet, sieć przemysłowa charakteryzuje się wyższą niezawodnością, bezpieczeństwem i szybkością przesyłania danych. W sieciach przemysłowych stosuje się specjalne urządzenia sieciowe, takie jak przełączniki, routery i bramki, które są odporne na warunki przemysłowe, takie jak wibracje, pył i wilgoć. W sieciach przemysłowych stosuje się również specjalne protokoły komunikacji, takie jak Modbus, Profibus i DeviceNet, które umożliwiają komunikację między różnymi urządzeniami przemysłowymi. Na kolejnym poziomie mamy architekturę opartą na sieci bezprzewodowej, która umożliwia bezprzewodową komunikację między urządzeniami w sieci. Urządzenia w tej sieci są połączone z jednym punktem dostępowym, które może być zarządzane centralnie, co ułatwia zarządzanie siecią. Sieć bezprzewodowa może być wykorzystywana w różnych branżach, w tym produkcyjnej, transportowej, medycznej i usługowej. Poziom szósty to architektura oparta na sieci WAN-LAN. W skład tej architektury wchodzą urządzenia takie jak routery, przełączniki i serwery, które umożliwiają łączenie wielu komputerów i urządzeń w sieci. Sieci WAN-LAN zapewniają stabilne połączenie między oddziałami i biurami firm, a także umożliwiają dostęp do danych i aplikacji z różnych urządzeń i miejsc. Dzięki wykorzystaniu różnych technologii i protokołów, takich jak TCP, IP, VPN czy MPLS, sieci WAN-LAN zapewniają szybką i bezpieczną wymianę danych w organizacji. Dodatkowo technologia VPN, Virtual Private Network, zapewnia bezpieczną komunikację między lokalizacjami, co jest kluczowe dla ochrony poufnych danych firmy. Dzięki temu rozwiązaniu firma może efektywnie zarządzać swoimi zasobami i komunikacją między oddziałami. Ostatni poziom to architektura oparta na chmurze. Jest to model architektury systemów informatycznych, w których aplikacje, dane i zasoby są przechowywane i przetwarzane w chmurze, czyli na serwerach zdalnych, zwykle dostarczanych przez zewnętrznego dostawcę. Architektura oparta na chmurze umożliwia dostęp do aplikacji i danych z dowolnego miejsca i urządzenia z dostępem do internetu, a także elastyczne skalowanie zasobów w zależności od potrzeb. Dzięki temu organizacje mogą łatwiej dostosować się do zmieniających się wymogów biznesowych i zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem własnej infrastruktury. Jednym z popularnych przykładów architektury opartej na chmurze jest architektura mikroserwisów, w której aplikacje są budowane jako zestaw mniejszych, niezależnych od siebie usług, które mogą być łatwo skalowane i aktualizowane. Kolejny obszar oceny to analiza Big Data, która umożliwia organizacjom wydobywanie cennych informacji z ogromnych zbiorów danych. Narzędzia do analizy Big Data obejmują zaawansowane technologie i procesy, które pozwalają na efektywne przetwarzanie i analizowanie danych. Przy użyciu tych narzędzi organizacje mogą generować głębszą wiedzę na temat swoich klientów, trendów rynkowych i wewnętrznych procesów biznesowych. Poziom pierwszy to systemy zarządzania bazami danych. Jest to oprogramowanie, które spełnia kluczową rolę w organizacjach umożliwiających skuteczne zarządzanie danymi.
Te systemy pozwalają na tworzenie, przechowywanie, aktualizację i analizę dużych zbiorów informacji. Są one nieodzowne w procesie gromadzenia i organizowania danych, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i kontrolę dostępu do nich. DBMS znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, od biznesu po naukę i inżynierię. Są narzędziami służącymi zapewnieniu efektywnego wykorzystania danych w organizacjach. Jednym z popularnych rozwiązań tego typu jest MySQL, często wykorzystywany w projektach stron internetowych. Działa on jako silnik do przechowywania i zarządzania danymi użytkowników, produktami, transakcjami i innymi elementami, co przyczynia się do sprawnego funkcjonowania witryn internetowych i aplikacji online. Poziom drugi to system klasy ETL, czyli Extract, Transform and Load. To kluczowy proces w zarządzaniu danymi, który umożliwia zbieranie, przetwarzanie i ładowanie informacji z różnych źródeł do jednej bazy danych. System ETL pozwala na efektywne pozyskanie danych z różnych źródeł, takich jak bazy danych, pliki CSV, arkusze kalkulacyjne czy pliki XML. Następnie te dane są przekształcane, czyli poddane obróbce w celu sprowadzenia ich do spójnego formatu i eliminacji ewentualnych błędów czy nieścisłości. Wreszcie dane są ładowane do docelowej bazy danych, gdzie stają się gotowe do analizy i wykorzystania. Kolejny, trzeci poziom to narzędzia do wizualizacji baz danych, które umożliwiają łatwą i efektywną prezentację danych w formie graficznej. Te narzędzia pozwalają użytkownikom, w tym menadżerom i analitykom biznesowym, na szybkie tworzenie różnego rodzaju wizualizacji, takich jak wykresy, tabele, mapy cieplne i inne, aby lepiej zrozumieć informacje zawarte w bazach danych. Dzięki tym wizualizacjom użytkownicy są w stanie wykrywać wzorce, analizować trendy, identyfikować istotne zależności w danych. Na przykład menadżer działu marketingu może wykorzystać narzędzia do wizualizacji baz danych, aby stworzyć interaktywny wykres prezentujący skuteczność różnych kampanii reklamowych w różnych regionach. Dzięki temu można szybko ocenić, które kampanie działają lepiej i dostosować strategię marketingową zgodnie z wynikami. Poziom czwarty oceny omawianego obszaru to narzędzia do analizy dużych baz danych, które stanowią kluczowy element w obszarze analizy Big Data. Są to zaawansowane aplikacje i platformy, takie jak Apache, które umożliwiają przetwarzanie i analizę ogromnych ilości danych w sposób rozproszony. To oznacza, że dane są przetwarzane na wielu serwerach jednocześnie, co zapewnia skalowalność i znaczną wydajność obliczeń. Przykładem wykorzystania takich narzędzi może być firma e-commerce, która używa Apache Spark do analizy ogromnych zbiorów danych transakcyjnych. Dzięki temu może identyfikować wzorce zakupowe swoich klientów, analizować trendy i optymalizować strategie marketingowe. Narzędzie to pozwala na głębsze zrozumienie zachowań klientów i lepsze dostosowanie oferty. Poziom piąty to narzędzie do zarządzania jakością danych. To oprogramowanie umożliwia sprawdzenie, poprawę i utrzymanie jakości danych w organizacji. Działa to poprzez automatyczne wykrywanie i eliminację błędów w danych, standaryzację danych, weryfikację informacji z zewnętrznych źródeł oraz uzupełnienie brakujących danych. Często narzędzie te pozwala na zarządzanie procesami wprowadzania i zmiany danych, monitorowanie jakości danych na bieżąco oraz generowanie raportów dotyczących jakości danych. Przykładowo, firma ubezpieczeniowa może wykorzystać takie narzędzie do automatycznego wykrywania i korygowania błędów danych klientów. Kolejny, szósty już poziom doskonałości w zakresie analizy danych to wykorzystanie metodyki symulacji danych. Symulacja danych jest niezwykle użytecznym narzędziem w różnych dziedzinach. Proces ten polega na tworzeniu danych, które naśladują rzeczywiste dane. Jest to szczególnie przydatne do testowania różnych scenariuszy i wariantów działania, algorytmów czy modeli matematycznych. Symulacja danych umożliwia bezpieczne i kontrolowane testowanie, bez konieczności korzystania z rzeczywistych danych, co jest ważne w przypadku danych wrażliwych. Przykładem może być dziedzina medycyny, gdzie symulacja danych pozwala tworzyć sztuczne zbiory danych pacjentów. Wysymulowane dane można wykorzystać do testowania i oceny wydajności nowych algorytmów diagnostycznych czy terapeutycznych, eliminując ryzyko błędu lub narażania pacjentów na niebezpieczeństwo. Najwyższy poziom doskonałości to praca na danych z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego, które stanowi potężne narzędzie do analizy i klasyfikacji nietypowych danych, które często są trudne do wykrycia przy użyciu tradycyjnych metod analitycznych. Algorytmy uczą się na podstawie dostarczonych danych i są zdolne do klasyfikacji nowych danych, co czyni je niezwykle wszechstronnymi. Przykładem wykorzystania algorytmów do pracy na danych może być użycie algorytmów uczenia maszynowego do identyfikacji nietypowych zachowań klientów banków lub firm obsługujących płatności. Algorytmy ML analizują ogromne zbiory danych, są w stanie wykryć nietypowe zachowania i blokować takie operacje. Ostatni obszar oceny w ramach osi digitalnej zarządzania danymi jest computing. W organizacji computing danych odnosi się do procesu przetwarzania i analizy danych z wykorzystaniem różnych technologii. Głównym celem computingu danych jest zwiększenie wydajności i efektywności działań organizacji poprzez pozyskiwanie wartościowych informacji ze zgromadzonych danych.
Zacznijmy od poziomu pierwszego, w którym obliczenia realizowane są na stacjach PC. Polega on na wykorzystaniu pojedynczej stacji roboczej, komputera, do wykonywania zadań związanych z przetwarzaniem danych. Stacje te są wyposażone w odpowiednie oprogramowanie i sprzęt, co pozwala na wydajne przetwarzanie danych. Przetwarzanie danych na stacjach PC znajduje zastosowanie w wielu różnych dziedzinach, począwszy od analizy finansowej i marketingu, aż po projektowanie na stacjach CAD. Wadą tej metody jest brak skalowalności, co oznacza, że ilość przetwarzanych danych jest ograniczona przez dostępną moc obliczeniową na poszczególnych stacjach. W przypadku projektowania CAD, stacje PC mogą być wykorzystywane do modelowania 3D i symulacji, ale przy bardziej złożonych projektach mogą nie sprostać wymaganiom związanym z obciążeniami obliczeniowymi. Na poziomie drugim obliczenia dokonywane są na urządzeniach brzegowych. Edge computing to podejście do przetwarzania danych, w którym operacje obliczeniowe są wykonywane na urządzeniach znajdujących się w pobliżu źródła danych, a nie w odległych centrach przetwarzania danych lub w chmurze obliczeniowej. Dzięki temu podejściu przetwarzanie danych może być szybsze, bardziej efektywne i wydajne, ponieważ dane nie muszą być przesyłane do odległych centrów danych, co zmniejsza opóźnienia i obciążenia sieciowe. Ponadto obliczenia w urządzeniach brzegowych umożliwiają szybsze podejmowanie decyzji, ponieważ dane są przetwarzane w czasie rzeczywistym, jeszcze zanim zostaną przesłane do centrów przetwarzania danych lub chmur obliczeniowych. Na przykład w medycynie obliczenia w urządzeniach brzegowych umożliwiają monitorowanie stanu pacjenta w czasie rzeczywistym, co przyspiesza reakcję na zmiany bez potrzeby przesyłania danych do odległego centrum. Kolejny poziom to wykorzystanie wirtualnych maszyn obliczeniowych. Wirtualizacja maszyn obliczeniowych to technologia, która umożliwia uruchamianie wielu wirtualnych maszyn na jednym fizycznym serwerze lub komputerze. Każda z tych maszyn działa jako oddzielny system z własnymi zasobami sprzętowymi i oprogramowaniem, a ich działanie jest izolowane od innych maszyn wirtualnych oraz od hosta. Wirtualne maszyny obliczeniowe w firmach produkcyjnych pozwalają na przykład przyspieszyć poprzez zrównoleglenie symulacji związanej z poszukiwaniem optymalnego harmonogramowania produkcji. Dzięki temu zakład niemalże w czasie rzeczywistym może zmienić założenia w planie produkcyjnym na wypadek zawirowań na liniach produkcyjnych. Poziom czwarty to technologia GPU, Graphics Processing Unit. To rodzaj procesora zaprojektowanego specjalnie do przetwarzania grafiki i obliczeń równoległych. W ostatnich latach stał się on popularnym narzędziem do przyspieszenia obliczeń w dziedzinach takich jak uczenie maszynowe, analiza danych, symulacje numeryczne i wiele innych. Dzięki wykorzystaniu setek lub tysięcy rdzeni równoległych, GPU może przyspieszyć obliczenia nawet o kilka rzędów wielkości w porównaniu do tradycyjnych procesorów CPU. Kolejny, piąty poziom to wykorzystanie chmury obliczeniowej. Jest to model dostarczenia usług obliczeniowych, sieciowych, aplikacyjnych za pomocą internetu. W chmurze obliczeniowej zasoby obliczeniowe takie jak serwery, pamięć, sieci, bazy danych są udostępniane jako usługa, co umożliwia użytkownikom korzystanie z nich elastycznie w zależności od potrzeb. W ramach chmury obliczeniowej dostępne są różne modele usług, w tym oprogramowanie jako usługa, platforma jako usługa czy infrastruktura jako usługa. Poziom szósty to HPC, High Performance Computing. To technologia umożliwiająca wykonywanie bardzo złożonych obliczeń na wielu procesorach jednocześnie. Dzięki temu możliwe jest przetwarzanie dużej ilości danych w bardzo krótkim czasie, co jest niezbędne w wielu dziedzinach, takich jak nauka, finanse, przemysł czy analiza danych. System HPC składa się z wielu węzłów obliczeniowych połączonych siecią o bardzo wysokiej przepustowości. W dziedzinie nauki technologia HPC jest używana do symulacji skomplikowanych zjawisk fizycznych, co pozwala na przetwarzanie ogromnej ilości danych i uzyskanie wyników w krótkim czasie. I na koniec, najwyższy poziom. Klastry komputerowe to złożone systemy składające się z wielu połączonych ze sobą komputerów, które działają jako jedna jednostka obliczeniowa. W przemyśle lotniczym klastry komputerowe są używane do symulacji aerodynamicznych, co pozwala na szybkie przetwarzanie dużej ilości danych i skraca czas analizy, co z kolei zwiększa efektywność projektowania nowych modeli samolotów. I tak dotarliśmy do końca odcinka. Wiem, dla kogoś, kto na co dzień nie zajmuje się technologią zbierania, komunikacji i analizy danych, odcinek ten był przepełniony bardzo niecodziennymi terminami. Ale bardzo chciałem pokazać w nim, że istnieje wiele technologii pozwalających na wykorzystanie danych w naszych projektach. I zupełnie nie należy się martwić ograniczeniami technologicznymi. Istnieje wiele bardzo zaawansowanych i dostępnych technologii. Trzeba tylko zadać sobie pytanie, jaki fragment świata chcemy obserwować i rozumieć lepiej. Dziękuję za tak długie spotkanie i zapraszam do pozostałych odcinków programu. Do zobaczenia.